Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj przychodzę z długo zapowiadaną pogadanką. Pogadanką na temat związków i rozwodów. Nie wyrobiłam się z testem, taka jest prawda, więc pogadanka miała iść w czwartek, dzisiaj miał być test kosmetyków, ale zamienimy sobie troszkę kolejność. I zanim przejdę do zasadniczej treści filmu, to chciałabym powiedzieć bardzo ważną rzecz, że ten film ma być pozbawiony jakiegokolwiek... Przepraszam, spojrzałam, że kwiatek mi jeden zdycha. Że ten film ma być pozbawiony jakiegokolwiek wymądrzania się z mojej strony. Ja jestem w związku małżeńskim lat 12. Z moim mężem jesteśmy razem lat 17, a mamy lat 35. W związku z tym faktycznie mamy dosyć długi staż, ale wiem, że wiele z Was ma dużo dłuższe staże, przeżyło dużo więcej i dlatego uważam, że takie nagrywanie takich filmików z wymądrzaniem się na YouTube, po pierwsze jest trochę słabe, a po drugie, znając jakby Wasze historie, bo gdzieś o nich rozmawiałyśmy przy okazji innych filmów, tym bardziej wydaje mi się to po prostu nie na miejscu. Dzisiejszy film ma być taką formą podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami, właśnie a propos czy to związku, czy to decyzji o rozwodzie, na podstawie moich, że tak powiem, doświadczeń, czyli osób, z którymi rozmawiałam i wniosków, które wyciągnęłam, które mnie dosyć mocno zaskoczyły. Mam nadzieję, że taka forma Wam przypadnie do gustu, bo jeżeli Wam wierzyć, to czekałyście na ten film. Druga sprawa jest taka, że jest to również film, w którym bardzo bym Was prosiła właśnie o pisanie elaboratów, o dzielenie się ze mną Waszymi przemyśleniami, historiami itd., itd. To jest coś, co ja sobie bardzo cenię, to jest coś, co ja zawsze czytam. Odpisuję może z opóźnieniem, ale czytam to co najmniej dwukrotnie. Dobra, to przejdźmy już do zasadniczej treści filmu. Zapraszam Was gorąco do oglądania. Powiem Wam, że kilka jeszcze lat temu miałam takie wyobrażenie, że jak ludzie decydują się na rozwód albo na rozstanie, bo przecież nie każdy musi być w związku małżeńskim, to zazwyczaj za tym idzie gdzieś w tle jakaś mini, że tak powiem, tragedia. Czyli, że zazwyczaj to wynika z jakiejś toksyczności, z jakiejś, nie daj Panie Boże, patologii, że jakby, nie wiem, no tak po prostu sobie to wyobrażałam. Może to wynikało też z tego, że nie znałam zbyt wiele osób, które decydowały się na taki krok w swoim życiu, ale wydawało mi się, że te powody decyzji o rozwodzie są takie bardzo, bardzo mocne, że jakby nie można tak po prostu sobie z tym poradzić, tylko że ten rozwód to już jest taka ostateczność, bo coś się jakby ku temu, wiecie, przyczyniło, czy to właśnie zdrady, że to było takie, wiecie, spierdyknięciem. Tak samo sobie wyobrażam terapię małżeńską, wyobrażam ją sobie jako miejsce pomocy dla ludzi, którzy już nie są w stanie ze sobą rozmawiać, których również życie albo związek, albo coś po prostu doświadczyło na tyle mocno, że oni nie są w stanie sobie samodzielnie pomóc, że nie jest to kwestia jakaś taka prozaiczna, tylko że znowu, że za tym kryje się coś bardzo, bardzo poważnego. No i od tamtej mniej więcej pory, od tego mojego wyobrażenia, choć co ciekawe jest, że kiedy wychodziłam za mąż mając 23 lata, mój mąż mi się oświadczył mając, kiedy mieliśmy po 21 lat, to pamiętam, ja bardzo czekałam na te oświadczyny, ale pamiętam, że w momencie, w którym jakby do nich doszło, to miałam takie poczucie, o matko, to jest decyzja na całe życie, jakby, czy mimo tego, że tak tego bardzo chciałam, to jestem gotowa na to, żeby mając 21 lat podjąć decyzję o całej swojej przyszłości. I wtedy miałam taką myśl w głowie, że przecież to nie jest decyzja na całe życie, jakby nikt nie powiedział, że tak będzie wyglądało to moje życie, że przecież zawsze istnieje właśnie taka instytucja, jak to się mówi, rozwodu i gdybym była bardzo nieszczęśliwa, no to po prostu nie będę musiała trwać w tym związku. Na szczęście odpukać, nie mam takiej potrzeby, bo nie jestem nieszczęśliwa, ale gdzieś z drugiej strony miałam taką świadomość, czyli jest to takie trochę już zaprzeczanie sobie, bo z jednej strony właśnie miałam takie poczucie, że te rozwody to jest jakieś takie, wiecie, pierdyknięcie, a z drugiej strony sama zdawałam sobie sprawę jako bardzo młoda osoba, że gdybym była po prostu nieszczęśliwa, to zawsze mogę się z tego związku formalnie wycofać. Ale od tamtego czasu po prostu znam ludzi, którzy rozwiedli się, mówimy mniej więcej o ludziach plus minus w moim wieku,
Nie mówię o osobach starszych, nie mówię o osobach z jakimś bardzo długim doświadczeniem związkowym, ale znam osoby, które się rozwiodły, znam osoby, które się rozwodzą i znam osoby, które się nawet rozwodzą po raz drugi w swoim życiu oraz znam osoby, które podjęły taką decyzję o rozwodzie, a jednak postanowiły jeszcze dać sobie szansę. I jakby ten przekrój tych różnych historii spowodował, że właśnie mam na ten temat jakieś po prostu przemyślenia. I pierwszym z takich przemyśleń, rozmawiając z tymi osobami, bo przez to, że gdzieś tam mogłam z nimi obcować, no to byłam po prostu też po ludzku ciekawa pewnych motywów, to powiem wam, że doszłam do bardzo właśnie ciekawego wniosku, że i to mnie jakby do tej pory zaskakuje. I zawsze można powiedzieć, że ktoś o czymś tam nie mówi, no ale zakładamy, że jednak nam o czymś ktoś mówił, bo dosyć dobrze poznałam tę historię, że jednym z powodów, właściwie głównym powodem, początkowym nieszczęścia w tych związkach, jakie zaczynało się dziać, był brak komunikacji. I to jest coś, co mnie szalenie zaskoczyło, bo czy studiując, czy pracując, czy nie wiem, jeszcze nawet może chodząc do liceum, pamiętam, kiedy się mówiło o komunikacji, kiedy się mówiło o tym, jak komunikacja jest ważna, jest przecież mnóstwo szkoleń i one są zazwyczaj takie zarezerwowane, jakby temat komunikacji dla mnie zawsze był zarezerwowany dla jakby tematów pracowych, tak? Szczególnie korporacyjnych. Zarządzanie konfliktem, komunikacja w zespole, mnóstwo takich feedback, czyli istota, ważność informacji zwrotnej właśnie dla kwestii zawodowych. I pamiętam, że zawsze miałam takie podejście do tych szkoleń, że one jakby są trochę oklepane, że tak naprawdę już jakby no wszystko było powiedziane, no jakby zawracanie głowy, no komunikacja, no komunikujemy się ze sobą od samego, że tak powiem, początku naszego istnienia, więc czy naprawdę jakby trzeba robić szkolenia na ten temat i tłumaczyć ludziom, że feedback, że ta informacja zwrotna jest tak jakby istotna, no chyba każdy ma tego świadomość. Otóż później życie pokazuje, że w sytuacjach zawodowych absolutnie, nie wiem, przynajmniej z mojego doświadczenia 70% osób nie ma pojęcia o tym, a właśnie w tym życiu pozazawodowym kolejne 70% osób nie ma o tym pojęcia, zarówno w kwestiach takich po prostu znajomych, przyjacielskich, w jakichkolwiek po prostu relacjach rodzinnych, ale właśnie też relacjach związkowych. I do tej pory wydaje mi się w mojej głowie, że to jest jakiś taki okropny banał, taki banał jakby do granic możliwości, a jednak okazuje się, że to jest podstawa, na tych przypadkach, które znam, właśnie tego rozpadu, tego początku, kiedy ktoś mówi nie, my po prostu nie umiemy ze sobą rozmawiać. I nie mam tutaj na myśli właśnie jakiejś takiej zaawansowanej, że tak powiem, komunikacji między partnerami, tylko takiej właśnie bardzo prozaicznej, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, że ludzie nie potrafią mówić o swoich uczuciach, że ludzie nie potrafią mówić, co im przeszkadza, że nie komunikują tego. I powiem wam, jakbym te wszystkie historie połączyła jakby w jedno, to widzę taki scenariusz i on się praktycznie przewija właśnie przez każdą tą historię, czyli ktoś nie mówił, nie sygnalizował, że coś mu nie pasuje. Nie mówił, że jest mu z tym źle, że nawet jeżeli mu nie było z tym bardzo źle, tylko po prostu mu coś przeszkadzało w drugiej osobie, czy to w relacjach, czy to po prostu w drugiej osobie. I nie komunikował tego. I w związku z tym, że tego nie komunikował, jakby nie uwolnił tej emocji swojej, to później jakby do tego zaczęły się doklejać kolejne warstwy. I te warstwy się już tak, w tym momencie ich się tak dużo zebrało, że już teoretycznie było za późno. Że już po prostu nie było szans, żeby je z powrotem wszystkie odkleić i móc rozmawiać o tej pierwotnej. A gdyby, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja teoria, gdyby na bieżąco rozmawiać o tej pierwszej warstwie, nie jako taśmy, bo tak sobie uznamy, że tak jak metki w sklepach, nie, na promocję, jak nakleimy ich tam 20, to już potem nie jesteśmy w stanie zerwać każdej po kolei, aby dopchać się do tej pierwszej. Nie wiemy, jaka była cena pierwotna. I tak jest i tutaj. Mam wrażenie, że później to się tak jakby gromadzi, tak się dokleja, że nie jesteśmy już w stanie, nawet jeżeli mamy taką ochotę i nagle czujemy taką, nie wiem, potrzebę, jesteśmy na to gotowi, nie jesteśmy w stanie już porozmawiać o tym, co było pierwsze. Mimo że te kolejne warstwy właściwie dotyczyły bardzo często też tego samego, ale one później, to jest tak, jakby trzymamy w sobie te emocje i później nas już wszystko zaczyna wkurzać.
Jest takie powiedzenie, które ja osobiście uwielbiam jako żona. Ono jest wulgarne, więc wam je spróbuję nakreślić. Mrugaj ciszej po je. Bie. I to jest takie powiedzenie, moim zdaniem, bardzo, bardzo śmieszne. I ja je bardzo lubię. Tak jak ktoś, już nie pamiętam, kto mi ostatnio powiedział, że go wkurza, że facet za głośno oddycha. Ja to rozumiem. A wiem, kto mi to powiedział, że właśnie, że już w pewnym momencie, oczywiście to było w czasach, wiecie, pandemii, że kiedy pracowali razem w jednym pokoju, to dziewczyna mówi, Boże, jak on głośno oddycha, ja już nie jestem w stanie tego znieść, nie? No i coś w tym jest, tylko że może być to traktowane bardzo żartobliwie, a może właśnie być to traktowane bardzo serio, kiedy już mamy tak serdecznie dosyć tej drugiej osoby, że po prostu wszystko nas w niej denerwuje, że nie jesteśmy po prostu w stanie patrzeć na tą drugą osobę. No i pewnie to już właśnie jest ten moment, kiedy faktycznie jest bardzo, bardzo trudno. To jest być może też moment, kiedy można właśnie się udać na taką terapię małżeńską i próbować ratować ten związek przy pomocy jakichś bardziej wyspecjalizowanych technik, niż po prostu sobie, wiecie, pierdzielenie czy przeczytanie dwóch książek. Choć książki myślę, że też tutaj mogą być oczywiście przydatne, tego nie neguję. Ale brak tej komunikacji i brak umiejętności rozmowy. Powiem wam, że rozmawiałam właśnie z taką osobą, która podjęła decyzję o rozwodzie, o rozstaniu. No i już tak cisnęłam, to było ileś rozmów, w końcu tak cisnęłam, wyciskałam tą cytrynkę, wiecie, powoli. W końcu mówię, no dobra, no ale jakby co jakby spowodowało, tak? Jakby gdzie pykło? Gdzie był ten moment, że jakby została podjęta w twojej głowie ta decyzja, że to już jest koniec? No i okazało się, że ta decyzja została podjęta dosyć szybko po ślubie. Że faktycznie właśnie na podstawie jakiejś rozmowy, jakichś słów, ta druga osoba poczuła się bardzo, bardzo mocno gdzieś tam taka ugodzona, nie powiedziała o tym. No i potem właśnie to wszystko zaczęło się nawijać, to wszystko zaczęło się nakręcać. No i tutaj dodatkowej jakby tragedii sytuacji dodaje fakt, że było powiedziane, że to może się nie rozwodźmy, a potem, znaczy, że się rozwodzimy, potem to może damy sobie szansę. I kiedy było to sobie damy szansę, no to wyszło na to, że gdzieś ta osoba zaczęła komunikować, że wiesz, no bo to mogło być inaczej, to mogło być inaczej, to mogło być inaczej i to mogło być inaczej, no bo tego to mogło być inaczej oczywiście się nazbierało. I ta druga połówka starała się poprawić te aspekty, ale to już nie było po prostu to. To już nie było to i to jest chyba jedna ze smutniejszych historii jakby rozwodowych, które znam, pod tym względem, że ta druga osoba ciągle miała nadzieję. Choć wiecie, tych nadziei właściwie wokół mnie też, więc to było takie, no jakby gdzieś niefajne, gdzieś tam tworzenie tej złudnej nadziei, ale jak właśnie czasem pytam jakby ludzi, co jest nie tak, co jest nie tak w ich związkach, co jest nie tak z tym, że chcą podjąć taką decyzję albo ją podejmują, to okazuje się, że po pierwsze ludzie nie umieją właśnie ze sobą rozmawiać, ale tak w ogóle ze sobą rozmawiać. Czyli nie potrafią po prostu usiąść razem i o czymś zacząć rozmawiać. I nie mam tutaj na myśli rozmawiać, czekajcie, bo trochę mi tak, no. Nie mam tutaj na myśli, że nie potrafią, nie wiem, ze sobą porozmawiać o filmie, czy nie wiem, obgadać innych ludzi, tylko tak po prostu. Muszę jakby tutaj odnieść to do swojej sytuacji. My na przykład z moim mężem mamy tak, że potrafimy, nie wiem, zaczynamy rozmawiać o czymś i nagle przechodzimy na tematy górnolotne. Na zasadzie, wiecie, powstania warszawskiego, II wojny światowej, jakieś kwestie, no takie polityczne. I potrafimy naprawdę tak siedzieć i rozmawiać ze sobą jakby godzinami. Brzmi to teraz tak trochę dziwnie, ale gadamy zazwyczaj też o pierdołach. Ale chodzi mi o to, że po prostu potrafimy, kiedy siadamy razem, rozmawiać jakby teoretycznie o wszystkim, tak? Jakby po prostu rozmawiać ze sobą. Pamiętam doskonale taki weekend, na który kiedyś pojechaliśmy na Śląsk, to był Dolny Śląsk, do takiego pensjonatu i mieliśmy w cenie kolację. No i poszliśmy, tam była w ogóle genialna miejscowa, bo słuchajcie, restauracja, tam to był wrzesień, nie było tam w ogóle ludzi i restauracja wyglądała w ten sposób, że można było albo zjeść w środku, albo były stoliki na zewnątrz i myśmy po prostu siedzieli w ogrodzie sami i podawano nam przepyszne jedzenie, bo to była kaczka głównie. Mieliśmy tam butelkę wina w cenie, wypiliśmy dwie te butelki,
I po prostu jadaczka nam się nie zamykała. Gadaliśmy strasznie długo i to było strasznie fajne. No ale następnego dnia ja wstałam rano i oczywiście byłam trupem. Ja mam, miewam okropne kace, jestem nieprzytomna, nawet nie muszę dużo wypić, znaczy, że pójdę późno spać i po prostu jest mi totalnie wszystko. Jestem nie do życia. No i mój mąż zaproponował, że skoro jestem nie do życia, to on sobie poleci i wejdzie na śnieżnik. No bo ja taka sportowa nie jestem, więc on sobie poleci i że nie ma dla niego problemu. No i wrócił tam potem z tego śnieżnika i ja mówię, że no tak kurde, no trochę kijowo, no bo przyjechaliśmy właściwie, jakby no nie, ty musiałeś jakby sam spędzić ten czas, no ja mam tego kaca i jestem nie do końca, że mam takie poczucie jakby winy, bo kiedy tam jechaliśmy, to w ogóle była kwestia, co będziemy tam robić i w ogóle. A mój mąż do mnie powiedział takie piękne słowa. Mówisz co? A ja uważam, że ten wyjazd był super udany. Bo właśnie tak, żeśmy sobie usiedli, porozmawiali, było to dobre jedzenie, ta atmosfera, że dla niego było super. Jemu to zupełnie nie przeszkadzało, że on potem sobie poleciał na ten śnieżnik właśnie, że gdzieś sobie wyładował tą energię, potem gdzieś tam pojechaliśmy razem. I on ten wyjazd traktuje jako wyjątkowo udany. I ja byłam w ogromnym szoku, bo mój mąż jest taką osobą, która nie znosi siedzieć na tyłku. I było mi tak strasznie miło i to jest autentyk, że on to powiedział, że tak fajnie było nam rozmawiać, a jak się domyślacie, ja dużo gadam, więc generalnie tych rozmów między nami jest sporo. Ale to jest właśnie pierwsza rzecz, że ludzie nie potrafią ze sobą tak po prostu rozmawiać, ale najgorsze chyba co może być, to, że ludzie nie potrafią rozmawiać o swoich uczuciach, nie potrafią rozmawiać o tym, co ich boli. I to nie tylko, co ich boli w odniesieniu do drugiej osoby, tylko ogólnie, co ich boli. Czyli, że na przykład, nie wiem, ktoś mi powiedział coś i mi z tego powodu jest bardzo, bardzo przykro. I to się potem kumuluje. Albo, że nie wiem, mam jakąś traumę, albo, że mam jakieś, nie wiem, negatywne wspomnienie z dzieciństwa, że to wszystko gdzieś wpływa na mój charakter. Bo to generalnie wpływa na charakter, a na mój na przykład osobiście też. Czyli nawet jeżeli, nie wiem, ktoś mi zrobi jakąś przykrość, to jakby ja gdzieś później zachowuję się inaczej. Może niekoniecznie w odniesieniu do swojego męża, ale tak ogólnie. I ludzie tego nie potrafią się dzielić ze sobą, tymi swoimi odczuciami, a tym bardziej nie potrafią się właśnie dzielić tym, co nam przeszkadza w drugiej osobie. I to są czasem takie prozaiczne rzeczy. Ja pamiętam, jak też ludzie mnie pytali, co się zmieniło po naszym ślubie. Myśmy dopiero po ślubie zamieszkali razem. I pamiętam, że nasze największe awantury, największe, były o sprzątanie, wrzucenie śmieci i o to, że ja chciałam, żeby mój mąż coś zrobił, typu pomalował rurę od kaloryfera, do końca życia mu tego nie zapomnę, a on nie chciał. Znaczy, on nie chciał, on mówił zaraz potem, nie? Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Właściwie nie kłócimy się o wyrzucanie śmieci, ale o sprzątanie i o robienie czegoś teraz już, a nie za 5 lat. Tylko, że mi osobiście to aż tak nie przeszkadza. Bo też się spotkałam ze związkiem, gdzie była podjęta decyzja o rozwodzie i jak zaczęto mi wymieniać właśnie te złe rzeczy, czyli to kobieta podjęła decyzję o rozwodzie, że właśnie mąż mówi zaraz potem, że się w to nie angażuje, że tego nie robi, że tamtego nie robi, że jest takie poczucie jakby trochę samotności. To mówię, ale wiesz, że tak jest chyba w każdym małżeństwie. No i właśnie. I w jednym małżeństwie jest tak, że kiedy to komunikujemy, i jakby jest nam z tym okej, a w drugim małżeństwie jest tak, że tego nie komunikujemy i jest nam z tym źle. Albo to komunikujemy i nic jakby z tego nie wynika. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ja na przykład wiem, jakie mój mąż ma wady, ale wiem, jakie ja mam wady. I ja się wkurzam, do dziś się wkurzam o to, że na przykład nie naprawił mi deszczownicy. I jak skończę to nagrywać, to pójdę i go to pierdzielę. Ale to nie jest jakby dla mnie zaskoczenie. Jakby ja to akceptuję, tak? Ja się nauczyłam, że tak powiem, z tym żyć, mi to nie przeszkadza. Tak samo jak czasem się wkurzam, że wszystko jest na mojej głowie, a kiedyś mój mąż do mnie mówi, słuchaj, a czy ty byś wolała, żebym ja się zajmował tym i tym i tym? Nie. Bo ja lubię. Ja lubię, kiedy coś ja mam zrobić. Ostatnio też powiedziałam, że mówię, to dobra, to ty zrobisz spaghetti. Prosta sprawa, trzeba było zmienić tylko mięso, zrobić spaghetti. I wiecie, że stwierdziłam, że ja to pójdę zrobić. On mówi, nie, no ale ja to miałem robić. Ja mówię, nie, bo ja to jednak zrobię po swojemu, ja to zrobię lepiej i tak dalej. I to też oczywiście nie jest tak, że nie dopuszczam mojego męża do różnych rzeczy, absolutnie, ale chodzi mi o to, że ja na przykład wiem, że z jednej strony mi przeszkadzają w nim pewne cechy, a z drugiej strony, gdyby ich nie miał, to po pierwsze nie miałabym się czego czepiać, a po drugie czułabym się, że jakby moja pozycja jest zagrożona. I to czasem brzmi tak abstrakcyjnie, brzmi tak dziwnie i brzmi tak może toksycznie, ale na tym moim zdaniem polega cały urok. Przynajmniej naszego związku.
Więc zauważyłam właśnie, że ludzie te cechy, które, że zobaczcie, że jak to jest, nie? Że jak to się właśnie tak dokleja, dokleja, dokleja. I też się zawsze w takich sytuacjach z mojej strony pojawia takie pytanie, ale czy ty mówiłaś, że to ci przeszkadza? Czy ty mówiłaś tak na serio? Nie tak, że o Matko Boska, czy możesz wynieść tą butelkę na miejsce, bo ciągle zostawiasz te butelki i co ja wchodzę do dużego pokoju, to muszę wynosić plastikową butelkę po wodzie na miejsce, tak? Tak trudno się tego nauczyć, żeby stawiać szklankę na podkładce, tak? No, tylko właśnie, czy mówisz i sygnalizujesz tak na serio, że po prostu, no nie, że to nie jest takie kizia mizia, tylko to jest konkret, że słuchaj, jak ty po prostu nie będziesz tego robić, to będzie źle. I powiem wam, że bywa różnie. Bywa tak, że ludzie faktycznie zaczynają gdzieś, stojąc na skraju tego rozwodu, zaczynają gdzieś ze sobą próbować rozmawiać i widzę, że to na przykład przynosi rezultaty, a bywa tak, i to jest moim zdaniem najlepszy sprawdzian, na jaki możemy sobie pozwolić, pod warunkiem, że mamy na tyle silną psychikę, żeby właśnie to wszystko jakby wyłożyć i wtedy ta druga osoba się tak robi, okej, ja się zmienię. I mija, wiecie, kilka miesięcy i zmiany nie ma w ogóle. No to jeżeli nie ma jej w ogóle przy takim widmie rozwodu, no to już się czujemy coraz bardziej nieszczęśliwi i w końcu wycierają się wszystkie dobre chwile i w końcu się wyciera to uczucie, poczucie stabilizacji, stabilności, wsparcia i wtedy faktycznie, i wtedy ja osobiście uważam, że dochodzi do takiego momentu, że oczywiście, jeżeli ktoś ma taką fantazję, taką wizję, może iść i szukać gdzieś tej pomocy, ale czasem to po prostu już się nie uda, bo tutaj coś poszło nie tak. I nie wiemy, czy gdyby sygnalizować właśnie od samego początku pewne rzeczy, to by się ułożyło inaczej. Równie dobrze mogło być tak, żeby się po prostu nie ułożyło inaczej, ale wtedy szybciej by wyszło, że to na przykład nie jest ta osoba, nie? Nigdy nie można też być niczego w życiu pewnym. I ja też wychodzę z takiego założenia, żeby na zasadzie nie zapeszać. Szczególnie jak oglądamy na przykład YouTube i widzimy, wiemy, o kim mówię, tak? Widzimy, że było małżeństwo, tu sobie niby spijałeś dzióbków, choć tam niektórzy potrafili lepiej czytać między wierszami, inni gorzej, ale i nagle się okazuje myk rozwód. Ostatnio w ogóle na YouTubie jest dużo tych rozwodów, to musicie przyznać. Na YouTubie jest dużo rozwodów, też dziwnie brzmi, co? Znaczy ludzi jest sporo, którzy decydują się podzielić z nami tą historią, że się rozwodzą, a pewnie jest też kilka takich osób, które się nie dzielą, a też takie zmiany zachodzą w ich życiu. I to jest coś, co ja na przykład byłam w takiej sytuacji, że radziłam komuś, żeby się nie rozwodził, żeby to ratować. Po prostu widzę, że ci ludzie do siebie pasują, żeby coś próbować. Zrobiłam też coś więcej od zwykłego gadania, czyli podsunęłam jakieś tam narzędzie. Są takie, słuchajcie, karty psychologiczne, które właśnie służą zbudowaniu pewnej komunikacji w związku. I zresztą podobne karty tego rodzaju, tylko dla komunikacji z dzieckiem, wydała Patrycja, Patty TV. I to właśnie, to nie jest głupie, bo te karty osobiście tam afirmacyjne, no do mnie nie trafiają, nie? Tam wyciągnięcie karty, jak i tam z cytatem. Ale właśnie te karty takie, które służą, to można też traktować trochę jako grę, jako po prostu zabawę w jakimś stopniu, że na zasadzie właśnie co lubisz ze mną robić, co w ogóle lubisz. I to nie jest takie głupie. No i ja na przykład właśnie jednej tam z par podsunam takie rozwiązanie, wydawało mi się ono jakimś pierwszym krokiem, no bo jakby za bardzo więcej zrobić nie mogłam. Ale pamiętam właśnie taką sytuację, że z jednej strony najpierw mówiłam, że nie, tam już do kogoś, że może się zastanów, a potem nadszedł taki moment, kiedy ktoś jasno zakomunikował, że nie, że to jest już koniec, ewidentne. I ja powiedziałam, okej, to ja cię teraz będę w tym wspierać, nie? Bo już widziałam, że to nie jest moment na takie czcze gadanie, ale o Boże, ale tak do siebie pasujecie, nie? No właśnie. Nie wiem, na ile mi jakby ten film wyszedł, ale chyba wyszedł mi tak, jak mniej więcej miał wyjść. Czyli miało być to jakieś moje luźne po prostu przemyślenia. Na temat właśnie powodów tego rozstań różnego rodzaju i jak bardzo właśnie ten brak komunikacji jakiejkolwiek i tej informacji zwrotnej jest istotny. Jest istotny absolutnie w każdej relacji, moim zdaniem, którą mamy, czy mamy ją nawet z psem. Pies na naszej informacji zwrotnej, choć nie, no w jakiś tam sposób niewerbalny, może nam werbalny, niewerbalny, może nam ją też przekazać. Nie, no już gadam głupoty, sorry. Że niby mi się osobiście wydaje, że właśnie wiem, jak bardzo ważny jest ten feedback, że niby staram się takie różne tematy
przegadywać. A muszę wam powiedzieć, że kiedyś w moim życiu była taka sytuacja, że bałam się podjąć pewnego tematu. Że bałam się podjąć pewnego tematu, ponieważ nie do końca miałam różne jakby opcje, odpowiedzi, które usłyszę i nie do końca chciałam się po prostu z tym zmierzyć. No tak udawałam, że tego tematu nie ma, nie? Mimo, że jestem taka przemądrzała w tym aspekcie. I w końcu, kiedy poruszyłam ten temat, to też zareagowałam nie tak, jak powinnam, bo odpowiedź była tak banalna, tak prozaiczna i była to odpowiedź, której się w ogóle nie spodziewałam, że zamiast jakby wykazać, powiedzieć właśnie super, to dzięki, no to jakby sobie wyjaśniliśmy pewne rzeczy, no to teraz zastanówmy się i wiecie, i żeby to było wszystko takie ładne, książkowe, to ja po prostu wpadłam w atak śmiechu. I jakby zmarnowałam swoją szansę na właśnie poważną rozmowę na pewne tematy, więc zdaję sobie sprawę, jak bardzo właśnie ciężkie jest to, żeby zacząć z kimś rozmawiać o jakimś tam poważnym aspekcie. I osobiście uważam, że też mam kilka takich jakby tematów w związku, które są teoretycznie jakby można byłoby je bardziej rozszerzyć. Tylko ze swojej jakby perspektywy wydaje mi się, że jakby one nie są aż tak istotne. Też mi się wydaje, że wiele osób nie potrafi jakby w związku postawić jakby sobie tego na szali, jakby co jest istotne, a co nie. Że czasem ludzie niewłaściwie jakby dodają jakby rangi pewnych priorytety jakby w swoich związkach. Że na przykład, oczywiście, każdy może mieć jakby wiecie inne potrzeby i może dla niego coś być najważniejszego, ale też się często spotykam czy z jakimiś takimi kwestiami, jak to ładnie powiedzieć, nie wiem, na przykład cielesnymi, które są bardzo mocno jakby wyjmowane na wierzch. A ja sobie myślę, że gdyby właśnie znowu porozmawiać i gdyby te inne aspekty zadziałały lepiej, to i to by się przełożyło na te drugie kwestie, że to wszystko jest takie właśnie bardziej skomplikowane czasem, ale czasem jest banalne do granic możliwości. Powiem wam szczerze, że najchętniej bym wam opowiedziała w inny sposób tą historię, a za dużo osób ogląda moje filmy, więc po prostu tego czynić nie będę. Ale, bo zaczęłam mówić i nie wiem, czy skończyłam, że nigdy nie można być niczego pewnym, że właśnie to widzimy na YouTubie, że niby ktoś sobie spija z dzióbków, a potem je but. Tak, i ja na przykład jestem taką osobą, która właśnie boi się zapeszać. Jestem taką osobą, która jakby ma świadomość tego, zawsze mam to gdzieś w tyle głowy. To też nie jest do końca dobre, ale zawsze mam to coś właśnie w tyle głowy, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, jestem szczęśliwa z moim mężem i chcę z nim budować swoją przyszłość, ale z drugiej strony mam świadomość, że może tak się zdarzyć, że z jakichś przyczyn nie będziemy razem. Oczywiście zawsze to, co mam na dzień dobry, no to mam, że to będzie z jego winy, nie? I wtedy ostatnio mu powiedziałam, co mu zrobię, gdyby chciałby się ze mną rozwieść. I stwierdził, że chyba łatwiej byłoby mu mnie zabić, niż występować o rozwód. Jak zaczęłam jakby wymieniać, jakie tam piekło, że tak powiem, mogę mu urządzić. No, więc takie tematy też podejmujemy, też się ich nie boimy. Ciekawa jestem właśnie waszej opinii, czy wy widzicie, bo mówię, czasem jest toksyczność, czasem jest przemoc, czasem jest coś bardzo, bardzo złego i co do takich związków, no to myślę, że wszyscy się pewnie zgodzimy, nie? Ale czasem wydaje mi się, że to jest, jak to powiedzieć, pobłażanie, nie, jak to się mówi, że tak jakby nie traktujemy czegoś poważnie, bo wydaje nam się, że to jest za proste, że co ty gadasz od tego, że nie wiem, zaczniemy sobie wieczorem razem oglądać, nie wiem, film i potem o nim rozmawiać, tak jakby nasz związek się naprawi, że tak to traktujemy po łebkach, a no mówię, słuchajcie, na podstawie tych różnych historii uważam, że to jest jeden z bardzo ważnych aspektów. Oczywiście, żeby było jasne, te wszystkie historie, które mam w głowie, ich mianownikiem jest ten brak komunikacji, ale oczywiście nie jest to jedyna przyczyna, nie? To się po prostu potem zbierało, aż się nazbierało. I już nie było po prostu, wiecie, dochodziło się do takiego momentu, że koniec, że już po prostu nie ma sensu, tak? Dalej, więc chcę, żebyśmy też się pod tym względem dobrze zrozumieli i żeby te osoby, które to oglądają, mam tutaj na myśli osoby, które mnie znają, też dobrze zrozumiały, że ja nie spłaszczam absolutnie
problemów w ich związkach, tylko właśnie takie sobie po prostu wnioski wyciągnęłam. Zresztą na szczęście dzieliłam się swoimi wnioskami też prywatnie, więc mam nadzieję, że to nikt nie będzie zaskoczony ani urażony. No takie są minusy, kiedy chlapiesz dziobem, że niestety nagrywasz na YouTube, a chlapie o tym dziobem dalej się nie potrafi oduczyć, więc jakby potencjalnych nowych widzów z ludzi, którzy mnie znają, tylko jest więcej. Ale właśnie ciekawa jestem waszego zdania. Czy wy się ze mną zgadzacie przede wszystkim z moją teorią plasterową i z moją właśnie teorią a propos tej komunikacji i zaczynania od takich właśnie banałów, zaczynania od nauki rozmawiania ze sobą i omówienia przede wszystkim o swoich uczuciach, bo to uczuciach, odczuciach, bo to moim zdaniem również jest bardzo ważne. Czekam właśnie na wasze historie, czy też znacie może i macie ochotę się podzielić, bo wy jesteście trochę bardziej anonimowi niż ja, właśnie historiami osób, które znacie, które gdzieś tam się rozwodziły, czy rozwiodły, czy chciały się rozwodzić. Jakby i co jakby z waszej perspektywy właśnie było gdzieś tam ich problemem, jeżeli macie taką wiedzę, lub czy wy po prostu macie takie doświadczenia za sobą. To tyle ode mnie. Ja wam bardzo dziękuję za ten film. Tak jak wspomniałam, w czwartek myślę, że się widzimy z testem kosmetyków. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, a ja idę zaraz zrobić naleśniczki z jagodami. Uwielbiam. Trzymajcie się, do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.